Witam wszystkich 21 marca na poranek aktualizacji rynku kryptowalut. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Przechodzimy sobie już do wykresów. Zaczniemy od Firent Greed Index. Mamy go na poziomie 78. Także wzrasta nam chciwość po tym wczorajszym podbiciu, po ogłoszeniu danych. Niemniej jednak ja uważam, że ta korekta jeszcze może być kontynuowana. Kluczowy poziom 68800, do którego się zbliżamy, widzimy reakcje podażowe. Tutaj zrobiliśmy 161 tego ruchu korekcyjnego, wybiliśmy na chwilę 0,5 całego ruchu spadkowego, niemniej jednak powróciliśmy pod to 0,5. Jedno, na co należy zwrócić uwagę, wybiliśmy zasięg czerwonej korekty, o której wczoraj mówiłem, że spodziewam się, jak byliśmy tutaj, że spodziewam się zrobienia zasięgu tej korekty. Na newsach wybiliśmy tą korektę. No i teraz testujemy ją od góry. Jeżeli tutaj pojawi się reakcja popytowa, no to target 68844. Natomiast wybicie tego poziomu i utrzymanie się nad tymi szczytami będzie dla mnie sygnałem na ten 71.036 jako następny target. I tutaj będę obserwował, co się dzieje, ponieważ no, pojawiają się kolejne problemy z SEC-iem na rynku kryptowalut. Nie wiem, czy oglądaliście newsy, które wczoraj się pojawiły odnośnie fundacji Ethereum. Jest pod nadzorem SEC-u w tej chwili. Ethereum, jeżeli ktoś by chciał sobie przejrzeć ten materiał, warto to zrobić. Jeżeli hodlujecie Ethereum, zapoznajcie się z tym, bo jest to dość ciekawa sytuacja, która się pojawiła i może ona mieć wpływ na znaczne wahania ceny na rynku kryptowalut. A wiemy, że Ethereum jest no, drugim co do projektów kryptowalutowych. I jeżeli SEC twierdzi, że jest security na ten moment, no to może być ciekawie tutaj na ciekawe reakcje cenowe mogą być na Etherze. No a do tego sobie zaraz przejdziemy. Są to newsy. Ja to, co tutaj pokazuję, jest typowe podejście tradingowe od poziomu do poziomu. Wiadomo, że newsy mają wpływ na cenę, niemniej jednak poziomy są najczęściej zaliczane i one nam właśnie trzymają cenę. Także na Bitcoinie tutaj 68808, gdyby ten poziom puścił, zamkniemy się nad nim 71036. Czy jest w tej chwili szansa na nowe ATH? No zawsze jest szansa na nowe ATH, tym bardziej, że jesteśmy niedaleko. Niemniej jednak poziomy, które ja miałem wyznaczone wcześniej, tutaj okolice 74-75, ale ta strefa jest strefą prospadkową i tutaj ja będę oczekiwał tych reakcji podażowych. Stąd warto też zwrócić uwagę na to, co się działo w przeszłości, tak? Jeżeli mieliśmy tutaj właśnie ruchy na Bitcoinie, tutaj przechodzimy sobie na wyższe interwały, widzimy tygodniowy wykres i tutaj no, pojawiają się te sygnały niedźwiedzie, tak? Faktem jest, że mieliśmy tutaj zejście, mamy wyciągnięcie, niemniej jednak ta świeca tutaj jest taką świecą prospadkową i no, ja spodziewam się zaliczenia tych poziomów tutaj 57, 132, może 49,800. Na Bitcoinie nie spodziewam się wyjścia górą w tej chwili. Może tutaj ściągnięcie tej płynności. Gdyby to wyjście górą się pojawiło, no to tutaj target jest 88-87. Po drodze będą też przystanki, jest to interwał tygodniowy, także że tutaj z szerszej perspektywy trzeba to obserwować. Natomiast przechodząc na interwał jednodniowy, mamy tutaj taką formację świecową objęcia i zobaczymy, jak ta świeca dzisiejsza się zamknie, tak? Czy ten poziom
zostanie wybroniony 64270, który jest dla mnie takim najważniejszym wsparciem teraz. Jeżeli cena zamknie się poniżej, no to wówczas tutaj target 57132 jak najbardziej będzie realny. Natomiast jeżeli byśmy kontynuowali te wzrosty, pierwszy przystanek 71036 i 73541. Tutaj ta górna linia niebieska do przetestowania. I później te dalsze targety, tutaj możemy dołożyć kolejne mierzenie. Jeżeli ta korekta już się nam zakończyła, no to przykładamy sobie ten poziom i mamy 77,316 i 81,756. To są takie targety, gdybyśmy wychodzili górą tutaj, wybijając ten szczyt, no to te poziomy jak najbardziej do osiągnięcia. Natomiast tu po drodze jeszcze jeden poziom taki się pojawia, na który będzie warto zwrócić uwagę. Jest to 68 923 jako 0,61 całego tego spadku. A wiemy, że 0,61 dobrze działa na Bitcoinie, także tutaj mogą się pojawić te reakcje podażowe. Przechodząc do Ethereum, które ma ten problem właśnie z SEC-iem od wczoraj. Widzieliśmy ten zjazd cenowy, tutaj wybiliśmy korektę, jesteśmy na 161 tego ostatniego impulsu spadkowego, tak? Tutaj ten ostatni impuls, jak sobie pomierzymy, mamy 161. Wybiliśmy poziom 121, tutaj przesuniemy to na 161. Okay. Wybiliśmy tą korektę. I teraz dokąd nas to może zaprowadzić? Ten poziom na pewno staje się dla nas silnym wsparciem. On został przetestowany. Także pierwsze wsparcie na Ethereum to jest 3358. Kolejny poziom wsparcia będziemy mieli tutaj na 3244. No i później ten poziom, który nas zatrzymał, 300. I ten poziom jest dla mnie istotny. Tutaj potwierdzeniem dla tego 161 może być to mierzenie. Nie, tutaj już wybiliśmy, zamknęliśmy się nad. Dobrze, ta fala 1 tutaj nam nie będzie pasować. Niemniej jednak tu możemy poszukać sobie następnego poziomu, który będzie nas trzymał prospadkowo w przypadku kolejnego ataku na 161, gdyby to 161 nam puściło, no to kolejny poziom 3629 jako poziom take profitu. No i później ta czerwona strefa, którą tutaj mamy i do której możemy próbować dotrzeć na tym podbiciu. Także tak to widzę na Eterze. Warto zapoznać się z tym materiałem, o którym mówiłem wcześniej. On jest tutaj na CoinDesku. Bardzo fajny wywiad. Można sobie posłuchać o problemach, które się zaczęły robić wkoło Ethereum przed zatwierdzeniem ewentualnego ETF-u. Tak się zainteresował Ethereum i jest pod obstrzałem teraz. Gary Gensler musi coś zrobić, żeby się znowu wykazać, żeby było o nim głośno. Niemniej jednak no na pewno może mieć to jakiś wpływ na to, co się będzie działo w najbliższych dniach z ceną Ethera. Kolejną rzeczą, którą chciałem Wam przedstawić, jest XRP. Na XRP również wczoraj mieliśmy dość głębokie zejście. Tutaj w okolice 57, gdzie mamy wyznaczone wsparcie, ja mówiłem o tym wsparciu 57233, zobaczyliśmy odbicie, wybiliśmy ten szczyt, testujemy teraz ten poziom jako wsparcie. Jeżeli ono nas utrzyma, kolejnym targetem będzie 63973. Ja w dalszym ciągu wierzę w to, że XRP no, poleci znacznie wyżej, także że tutaj wchodząc na te wyższe interwały. Teraz kolejnym przystankiem tutaj będą okolice 64 i 67. Mamy tutaj silne wsparcie na poziomie 57, jednak jeżeli je utracimy, to kolejne jest 55 i 53.015. Także tutaj warto obserwować to, co się będzie działo na
na XRP, no bo to mogą być okazje zakupowe tutaj, to co się będzie pojawiać. Ja osobiście będę akumulował na tych poziomach. Dla mnie one są atrakcyjne. Spodziewam się wyjścia górą tutaj na XRP i będę obserwował, co tam się będzie działo. Tak to tutaj widzę na XRP i jeszcze była prośba o link. Także jeszcze link szybko. Tutaj interwał jednogodzinowy. Również wczoraj mieliśmy zejście do strefy, o której mówiłem wcześniej. Także jest to dla mnie taka strefa, gdzie będę zaczynał akumulować. No i zeszliśmy tutaj do tej strefy, do tej żółtej strefy z wyższych interwałów. Ja mówiłem o linku tutaj, że spodziewam się tego zejścia i tak też właśnie się stało. Niemniej jednak, czy to jest koniec tej korekty? Ja myślę, że. No tutaj wybiliśmy ten dołek, także tutaj ta płynność została wciągnięta poniżej tego dołka. Gdybyśmy kontynuowali, ja spodziewałem się tego poziomu 16,156, no i ewentualnego zejścia niżej, tutaj w okolice 15-14. Niemniej jednak no będę obserwował, co tutaj się dzieje. Widzimy, że ten ruch spadkowy prowadzi nam taka korekta lokalna. Tutaj była ona pierwszy raz zrobiona. Interwał 4-godzinowy. Tutaj i kolejny raz jest ona powtarzana. Jesteśmy na jej zasięgu. Także jeżeli stąd zobaczymy reakcję podażową, no to jest duże prawdopodobieństwo, że zjedziemy jeszcze trochę niżej. Tutaj zmierzyliśmy sobie ten ruch, który mamy i 161, 127 wypada na 14 800 i tutaj po drodze mamy 15 650. To są takie poziomy, które dla mnie będą atrakcyjnymi poziomami zakupowymi na linku. 14 790. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Przypominam, że dzisiaj webinar o godzinie 20 na naszej grupie. Jeżeli ktoś chce dołączyć, można się ze mną skontaktować przez maila. Prześlę wszystkie informacje, które są potrzebne do tego, aby dołączyć linki i można zobaczyć sobie, jak działa nasze forum. Są tam materiały szkoleniowe, analizy. Nie jest to grupa sygnałowa, raczej jesteśmy nastawieni na szkolenie. Niemniej jednak analizy wrzucamy. Członkowie grupy również wrzucają swoje pomysły, pokazują to, co oni widzą na rynkach. Także dość ciekawe miejsce. Jeżeli ktoś chce dołączyć, zapraszam do kontaktu i do usłyszenia na kolejnych aktualizacjach.